Tutaj dwie uwagi generalne. Jedna to jest taka, że ja mam problem z ustaleniem dat. Nie tylko dziennych, a nawet rocznych. Dlatego, że dla mnie 13 grudnia i 4 czerwca 89 to jest jeden dzień. I trudno jest mi ustalić, co kiedy. Oczywiście po różnych wpisach, po jakichś zapiskach, które później zacząłem prowadzić, czy po gazetach, które wydawaliśmy, po ulotkach informujących, można by do tego dojść. To jedna rzecz. A druga rzecz, i to chcę bardzo mocno podkreślić, wszystko, o czym pewnie teraz będziemy mówili, w głównej mierze zawdzięczam mojej żonie Zofii Woźniakowskiej. I to chciałbym bardzo mocno podkreślić. Znaczy wszystkie rzeczy, o których pewnie teraz będziemy mówili, zawdzięczam 98% jej, bo nie tylko dlatego, że akceptowała, ale również pomagała, aktywnie uczestniczyła i moim zdaniem powinna być gdzieś tutaj koło mnie siedzieć. To jakby jest druga uwaga generalna. Natomiast co do tego po 13 grudnia. Ja myślę, znaczy tak sądzę, że bardzo często wiele rzeczy w życiu, tu nie odkrywam Ameryki, zależy od przypadku. Od tego, czy skręcimy w prawo, w lewo, 5 minut później, 5 minut wcześniej. Konstanty Jeleński to nazywa zbiegiem okoliczności. Ktoś inny przeznaczeniem, ktoś inny fatum. Otóż o tym, że ojca Siemińskiego w kościele Świętego Krzyża odbywają się takie spotkania dla ludzi, którzy byli internowani, wyszli z internowania. I ojciec Siemiński próbuje ich zebrać, jakby, żeby oni rozmawiali z sobą, dalej się spotykali, żeby jakoś sobie nawzajem pomagali. Jakaś taka forma współpracy, pomocy, no, jak on to określał, to duszpasterstwa ludzi pracy. Myślę, że nawet ojciec Siemiński na początku, kiedy na to wpadł, nie sądził, że to się potem tak potoczy. Zresztą to tak zazwyczaj jest, że jak coś zaczynamy, to nigdy nie wiadomo, jak to się skończy, to co albo nas zaskuje im plus, im minus. I o tym się dowiedziałem od przyjaciół z Zabrza. Od przyjaciół z Zabrza, którzy potem nawet przestali na te spotkania jeździć. Pojechałem na jedno czy drugie spotkania do Świętego Krzyża, które się faktycznie odbywały w podziemiach tego kościoła. I na początku to wyglądało w ten sposób, że ci, którzy nam byli nawzajem, sobie coś opowiadali. Albo swoje przeżycia z internowania, albo próbowali jakoś scharakteryzować to, co się aktualnie dzieje, albo próbowali wysnuć jakąś prognozę na przyszłość. Ewentualnie nawet opowiadali to, co kilka lat temu widzieli, jak byli na wycieczce zagranicznej. Tyle tylko, że było wiadomo, że ta formuła prędzej czy później, ona się wyczerpie. I wtedy Barbara Kozłowska, która wspólnie z Magdaleną była i plus była jeszcze trzecia, Basia chyba Baranowska, nie pamiętam. One były żona Michała Lutego. One jakby wpadły na taki pomysł, że tu należałoby zapraszać jeszcze osoby z zewnątrz. I wtedy Basia Kozłowska, która więcej czasu przebywała w Warszawie niż w Gliwicach, poprosiła mnie, żebym przyjechał do Warszawy. I pojechaliśmy, wtedy Magda Knoll, który się okazało, że jej dalekim kuzynem, że ktoś z rodziny, to jest Andrzej Szczypiorski. Andrzej Szczypiorski zgodził się na spotkanie z nami, pojechaliśmy do niego i po jego dwugodzinnym wykładzie na temat polityki zagranicznej i krajowej, bo w końcu dał nam adresy do różnych osób. No. I zasada była taka, że dzwoniąc do tych osób, mieliśmy się pobrać na Andrzeja Szczypiorskiego i poprosić o spotkanie. Basia Kozłowska wtedy uznała Wiktora Borszewskiego dosyć dobrze z czasów i wcześniejszych, i z czasów internowania jego żony i tak dalej. Tego samego dnia byliśmy też wieczorem na kolacji Wiktora Borszewskiego i tak jakby zaczęła się moja długoletnia przyjaźń z Wiktorem Borszewskim. I później przez długi czas, przez rok z kawałkiem chyba, czyli mówimy o latach 80, połowa 82, gdzieś powiedzmy do 83, do połowy, wyglądało to w ten sposób, że
przyjeżdżali prelegenci zaproszeni przez jedną z tych trzech pań. Odbywało się spotkanie czwartkowe, po czym albo u Magdzi Knora, albo gdzieś ci panowie nocowali. Któregoś dnia, do dziś to pamiętam, na ulicy Wieczorka, nawet dokładnie pamiętam, w którym miejscu, pod dzisiejszym sklepem Wacława, tym sklepem z odzieżą, a spotykam Magdę Knoll, która mówi mi: słuchaj, mamy do ciebie taką propozycję. Ja już nie mam siły, nie mam czasu, bo tam mąż, bo rodzina, bo jakieś problemy. Basia za chwilę będzie wychodziła za mąż, ciąża i tak dalej. A trzecia koleżanka też mówi, z racji tego, co robi w Katowicach, no nie może też być w Gliwicach. Czy ty byś tego nie przejął? Krótko mówiąc, czy ty byś nie był tym głównym organizatorem tych spotkań? My ci oczywiście w miarę możliwości pomożemy. I ta decyzja, którą podjąłem w zasadzie w ciągu kilkunastu sekund, między pytaniem a odpowiedzią był czas kilkunastu sekund, odpowiedź była tak, ona zaważyła na moim całym życiu, na całym moim życiu, to chcę bardzo mocno podkreślić, do dzisiaj. A konsekwencje jednej decyzji, kiedy się zgodziłem na to, żeby te spotkania organizować. Mojego brata zwolniono również z Bumaru Łabędy i musiał pracować na kopalni, na której po dwóch tygodniach strzelił mu kręgosłup i w końcu podjął decyzję o wyjeździe do Niemiec, ona była spowodowana moją działalnością. To, że moja siostra pojechała za nim również. Oczywiście na ile oni sobie potem dorabiali ideologię do tej sytuacji, że do tych Niemiec, to jest jedna strona medalu. Ale to, że ja działałem, nie mogłem temu zaprzeczyć. To są naturalne jakby konsekwencje. Ktokolwiek mi powie dzisiaj, że się nie bał, ktokolwiek mi powie, że wiedział, co robi, jest idiotą, bo po pierwsze na pewno się bał i po drugie w większości nie wiedzieliśmy, co robiliśmy. Wiedzieliśmy, co w tym momencie robimy, ale co będzie w czwartek, w piątek z tego wynikało, tego mi nikt nie udowodnił. Jest też anegdota taka o tym Wojtowie Wsi, jak przyjechał Heniek Wujec na wykład w czasie Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej i w drugim rzędzie siedział, w drugim rzędzie od tyłu, czyli od pierwszych dwóch od wejścia do kościoła, raz na samym początku, siedział właśnie Stachowiak z kimś tam, a ten ksiądz, który później został dyrektorem tego radia, ten młody, tak wychodzi, a oni mają normalny magnetofon na kolanach. A on się do nich nachala i mówi: panowie, tam do przodu proszę iść, tam lepiej słychać, lepiej się nagrywa. Ja organizuję spotkania z górnikami na kopalni Sośnica. Ponoć dostałem jakiś tytuł honorowego górnika Solidarności. I proszę sobie wyobrazić, że spotkanie z Jackiem Szymaderskim, on opowiadał o rewolucjach rosyjskich, bo ich przecież było kilka, nie tylko te dwie. I po wykładzie odpowiada na cztery pierwsze pytania związane z Rosją, z tą sytuacją. A piąte pytanie ze strony górników pada: pan jest uczony, pan jest profesor, niech pan nam powie, co my mamy zrobić, żeby Sztygar do nas nie mówił ty chuju. Tak? To był ten dylemat, to były te pytania, to były te sytuacje.